Sprawdzam swoje telefony. OK. Dobrze, jeżeli możemy, to witam Państwa. Chciałem pierwotnie spotkać się z Państwem bezpośrednio, ale jakby ilości zdarzeń dotyczących COVID-u, które w ostatnim okresie obserwujemy, a eksperci mówią o tym, że będzie tego z pewnością jeszcze więcej. Możemy dochodzić nawet do 2-3 tysięcy takich zdarzeń dziennie. Stąd też decyzja, aby jednak spotkać się z Państwem zdalnie i wydaje mi się, że w najbliższym okresie będzie to chyba jedyna forma komunikacji tutaj na naszym terenie. A poprosiłem Państwa o spotkanie, bo chciałbym się troszeczkę ustosunkować do wydarzeń zeszłego tygodnia dotyczących odwołania nagłego pana dyrektora sanepidu. Padają też w moim kierunku pytania, czy my mieliśmy z tym jakikolwiek związek. Ja przypomnę, że od początku roku ta inspekcja została wyłączona z tak zwanej administracji zespolonej, czyli powiat, samorządy powiatowe właściwie nie mają już z tym nic wspólnego i ostatnią rzeczą, tak jak kiedyś Państwa informowałem, było wysłanie teczki personalnej pana dyrektora do Szczecina i to dzisiaj wszelakie decyzje w zakresie polityki personalnej kreuje dyrektor stacji wojewódzkiej. Dawniej było tak, że powoływanie, odwołanie dyrektora odbywało się w ten sposób, że powoływał starosta za zgodą dyrektora wojewódzkiej stacji, tak? Czyli tutaj te zadania były ze sobą połączone. Kompromis dwóch osób powodował to, że taka osoba takie stanowisko mogła objąć lub takie stanowisko mogła ewentualnie stracić. Po drodze mieliście, proszę Państwa, zdarzenie i to jest, nie ukrywam, rzecz, która mnie nie ukrywam, bardzo mocno martwi. Zdarzenie w ośrodku Posejdon, gdzie w mojej opinii osoba, a mam na myśli tutaj pana dyrektora już niepełniącego obowiązków z 17-letnim doświadczeniem, mówię o panu dyrektorze Eku Czerniakowskim. Osoba, która pracowała w stacji 17 lat, która od 2 lat pełniła funkcję dyrektora tejże stacji i która jest lekarzem medycyny z specjalizacją zdrowie publiczne, czyli wydawałoby się, że osoba jak najbardziej kompetentna i nagle dowiadujemy się, że z godziny na godzinę pan dyrektor tej funkcji już nie pełni. Pan dyrektor podjął bardzo odpowiedzialną, w mojej opinii, decyzję. Decyzję dotyczącą sytuacji takiej, w której oto, kiedy mamy zdarzenie związane z COVID-em, cały ośrodek dla bezpieczeństwa nas wszystkich i tutaj nie tylko mam na myśli ten ośrodek, ale również pracowników i inne ośrodki i cały powiat kołobrzeski ze szczególnym uwzględnieniem uzdrowiska, taki ośrodek idzie na kwarantannę i w mojej opinii, a myślę, że jestem tutaj bliski prawdy, to było powodem tejże reakcji ze strony władz województwa, ze strony wojewódzkiej stacji sanitarnej, dlatego że pan dyrektor podjął decyzję odpowiedzialną. Ona oczywiście po drugiej stronie może rodzić pewne koszty, ale one są w tym przypadku najmniej istotne. Są to koszty związane przede wszystkim z kwarantanną, bo to jest 125 zł. Taką stawkę płacimy za osobę dzień transportu, ewentualnych później wymazów, czy też kwestie dotyczące później, kiedy jest to decyzja administracyjna, ewentualnych odszkodowań, które mogą być kierowane w stosunku do Skarbu Państwa za skrócony na przykład pobyt takiej osoby w ośrodku, bo i pewnie z takimi zdarzeniami w przyszłości możemy mieć miejsce. Natomiast dzisiaj boję się sytuacji jednej bardzo złej, takiej, bo przecież to echo odbiło się bardzo szeroko tutaj wśród innych dyrektorów stacji. Otóż może się zdarzyć to, że w przyszłości inni dyrektorzy lub nowo powołany dyrektor będzie bał się podjąć takiej decyzji, w mojej opinii odpowiedzialnej i skutecznej, i będzie szukał jakichś rozwiązań typu półśrodki, co może doprowadzić, proszę Państwa, w przyszłości do tego, że ta epidemia na terenie Kołobrzegu się rozwinie. Jeżeli ktoś z tyłu pleców, z tyłu głowy będzie miał informację i wiedzę taką, że jeżeli podejmie działania jak najbardziej szerokie i jak najbardziej bezpieczne i za to z tego tytułu może stracić stanowisko, no to każdy z Państwa może sobie wyobrazić tą sytuację, że będzie się bardzo mocno nad tą decyzją zastanawiał, a w mojej opinii, bo przecież mamy też zdarzenia w innych ośrodkach o podobnym charakterze, gdzie nie podjęto tego typu działań, ograniczono się tylko i wyłącznie do izolacji osób, które z taką osobą na przykład z wynikiem dodatnim siedziały przy stoliku, no ale obok jest wiele innych stolików, tak?
Taka osoba chodziła na zabiegi do restauracji, kawiarni, do innych miejsc, no to to są w mojej opinii działania zbyt bardzo ograniczone, no i mogą powodować skutek taki, że to rzeczywiście się rozprzestrzeni. Natomiast proszę pamiętać, co oznaczałoby dla powiatu kołobrzeskiego wejście z tak zwaną strefę czerwoną. Jest to natychmiastowe zamknięcie wszystkich sanatoriów, więc warto sobie wyobrazić efekt, jaki miałby miejsce. To moje spotkanie, które dzisiaj z Państwem prowadzę, ma tylko na celu uzmysłowienie faktu, że nie należy w tym momencie brać pod uwagę kwestii ekonomicznych, a tylko i wyłącznie kwestie dotyczące bezpieczeństwa, bo tak jak powiedziałem, bardzo boję się sytuacji takiej, w której przyszły dyrektor i inni dyrektorzy z ośrodków, z powiatów sąsiednich mogą bać się podejmować decyzje skuteczne, szerokie, ale tylko takie szerokie decyzje mogą gwarantować nam bezpieczeństwo. Jeżeli będziemy pracowali w systemie ograniczonym, boję się o sytuację, że za chwilę możemy być w strefie czerwonej, a tak jak powiedziałem, jednym ze skutków strefy czerwonej jest właśnie natychmiastowe zamknięcie wszystkich sanatoriów. To wszystko, co chciałem Państwu przekazać. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Okej. Ja mam pytanie. Tak. Pan Krzysztof Plewko, z którym rozmawiałam, powiedział, że w jego opinii dobrze się stało, że dyrektor został odwołany, ale on uważa, że dyrektor został odwołany dlatego, że jeżeli chodzi o sezon, to w sezonie sanepid nie spełniał swojej roli. Wszędzie bardzo dużo osób, które bez maseczek na przykład brały udział w różnych atrakcjach i on tutaj upatruje się tego, że dyrektor został odwołany. Panie dyrektor, w pierwszej kolejności przede wszystkim nie odwołuje się dyrektora na środku wojny, tak? A jesteśmy na środku wojny walki z COVID-em i na razie tę wojnę, jak widać, chyba przegrywamy. Pan Krzysztof Plewko proponuje, żeby się zainteresował zasobami i siłami, którymi dysponuje sanepid, tak? Tutaj te siły i środki w powiecie kołobrzeskim są przeznaczone tylko i wyłącznie do działań bieżących, a nie do sytuacji takiej, w której mamy środek wojny z COVID-em. W pierwszej kolejności proponuję panu Krzysztofowi Plewko, żeby wnioskował do wojewody, cośmy wielokrotnie już robili, o to, aby te środki zostały zwiększone. Większa ilość etatów, przede wszystkim to jest bardzo, bardzo potrzebne, czy też nawet samo tutaj wsparcie finansowe, bo jakby pani sprawdziła, w jakich warunkach finansowych pracują pracownicy sanepidu, to one są po prostu urągające godności, tak? Są stawki minimalne, a to są wysokiej klasy eksperci. My w pierwszej kolejności, jeżeli chcemy oczekiwać tutaj zmiany tej sytuacji, to musielibyśmy nasz kołobrzeski sanepid wyposażyć w odpowiednią liczbę etatów i wtedy możemy rozmawiać o walce skutecznej. Natomiast przecież nic się nie zmieniło w tym zakresie, poza tym, że doszedł nam potężny ruch w postaci COVID-u, a przecież na bieżąco jeszcze również musi sanepid wykonywać swoje obowiązki, chociażby w zakresie dozoru tutaj bieżącej działalności sanitarnej, czyli restauracje, kawiarnie, sklepy, tego typu rzeczy, zgłoszenia, odbiory i tak dalej, a do tego dochodzi jeszcze ten element, który właściwie angażuje wszystkich ludzi. Tam naprawdę w większości ludzie jadą już na resztkach sił i proszę mi wierzyć, za chwilę i ten system również może nam grozić jego paraliż. No według Krzysztofa Plewki to właśnie sanepid powinien występować o to, aby zwiększyć środki i aby więcej osób pracowało tutaj w sanepidzie latem, w Kołobrzegu właśnie. Ale to rola sanepidu według pana Krzysztofa Plewko i pana dyrektora byłego już. Ja rozumiem, że ktoś, kto jest dyrektorem stacji wojewódzkiej, ktoś, kto jest głównym inspektorem sanitarnym, jest zupełnie oderwany od rzeczywistości i nie wie o tym, że takie środki trzeba zabezpieczyć. Tak? No, panie redaktor, bądźmy troszkę poważni. No, każdy, kto ma w głowie, jak ja zawsze mówię, więcej niż dwie szare komórki, wie o tym, że w Kołobrzegu zawsze będzie więcej i dziwię się o tym, że ktoś musi się dopytywać o własne, że tych działań nie zostały podjęte odpowiednio wcześniej. Z COVID-em my walczymy. Pierwsze zdarzenie COVID-owe w Polsce miało miejsce chyba, jak dobrze pamiętam, w marcu. O tym zresztą, co się dzieje na świecie, wiemy od stycznia. No, natomiast mogę powiedzieć tak przekornie, no być może pan dyrektor posłuchał pana premiera Mateusza Morawieckiego, który twierdził, że nie mamy się czego bać, wszystko jest w odwrocie, proszę iść na wybory, nie ma się czego bać, wszystko jest super. Być może no, uległ tutaj presji, czy też urokowi pana premiera i go po prostu bardzo mocno się w jego słowa wsłucha i być może w te same słowa słuchał się tutaj pan Krzysztof Plewko. Mamy informację, w jakim stopniu wypełnione jest izolatorium w Podczelu? Artur, w Podczelu nie jest izolatorium, jest ośrodek kwarantanny, tak? Czyli izolatorium to jest punkt, w którym przebywają osoby chore
z wynikiem dodatnim, ale nie posiadające konieczności bycia hospitalizowane, natomiast tam jest sytuacja taka, że to są tylko kwarantanna i w momencie, w którym doszło do zdarzenia w Posejdonie, tych miejsc w ośrodku Holtur zabrakło, w związku z czym musieliśmy znaczną grupę osób z ośrodka Posejdon przewieźć do powiatu kamieńskiego i do powiatu gryfińskiego. A jeśli nie daj Boże jakieś sanatorium znowu by wyskoczyło w takim stopniu i byłoby tych przypadków więcej, czy jest jakaś propozycja województwa do otwarcia kolejnego takiego miejsca? Pamiętam, że w marcu czy kwietniu był to chyba ośrodek Arka, tak? Nie, tak, ale to było w tym momencie, kiedy ten ośrodek jakby zamknął tą funkcję podstawową, czyli funkcję sanatoryjną i funkcję normalnego hotelu. Dzisiaj ten ośrodek funkcjonuje w innym reżimie. Natomiast tutaj o tym, dokąd są kierowane osoby na kwarantannę, decyduje Wojewódzki Sztab Kryzysowy. To nam ma mapę jakby wszystkich placówek na terenie powiatu, przepraszam, na terenie województwa zachodniopomorskiego i on decyduje dokąd i w którym miejscu takie osoby będą kierowane. I w tym przypadku, tak jak tutaj powiedziałem, była podjęta decyzja, że skoro Holtur, gdzie na moment zdarzenia mieliśmy jeszcze około chyba 40 miejsc wolnych, został wypełniony, a ewakuowaliśmy, jak przypomnę 200 osób, no to pozostałe osoby pojechały gdzieś dalej. Natomiast przecież te przypadki dzisiaj funkcjonują, są jeszcze dwa inne ośrodki, gdzie mieliśmy tego typu zdarzenia i niestety tej decyzji nie podjęto, w mojej opinii, błędną. Tak? Ja uważam, że ograniczenie się tylko i wyłącznie do skierowania na kwarantannę osób, które z osobą z wynikiem dodatnim siedzą przy stoliku, jest działaniem zbyt płytkim. Okej, okay. To jeżeli nie ma pytań, bo widzę, że chyba nie ma, to serdecznie Państwu za spotkanie. Dziękuję. Kłaniam się, do widzenia.